Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Gówno widziałaś! Ale, to, ale ja mogę powiedzieć, że chcę mieć zamach, zrobić zamach na prezydenta, nie powinnaś się wpierdalać! Ty weź, kurwa! Jakoś kurwa za to nie odpowiedziałem i gdzie twoje są zarzuty? No ja tego nie złożyłam. No jak to nie? Chodziłaś pierwsza, pierdoliłaś wszędzie po budelkach. Nie wiem, że gdzie to, ty co byłaś, opisałeś, no. To był opis gwałtu przez podstęp. Kobieto. I to są fakty. Kiedyś to są Sebicza fakty. Na siebie nakręcisz. To, co zrobiłeś, było opisem, było przyjemne. Opisem, ale to był błąd. Tak. To był błąd, że no, koniec. I że to zrobiłeś. Błąd był, że ktoś zarknął za wiadomość. Dobra, Pawełku, zaczęliśmy z Piną, z Mają, a pamiętam, to była chyba mocna internetowa spina, a teraz, co ciekawe, walczycie na jednej karcie, chyba tego to się nie spodziewałem. Tak, oczywiście, walczymy i mam nadzieję, że przegra. Jaki grzeczny. Paweł, słuchaj, tu mocne dymy widziałem z Alberto, nakręceni jesteście już na siebie od bardzo dawna, ale kursy nie dają żadnych szans swojemu rywalowi. No to jego problem, wiesz, na to jak sobie chcielisz, tak się wyśpisz, nie? Widocznie za mało pracuje, widocznie za mało pokazał z Zubielem, żebym wycenił jego osobę, jego jako zawodnika na tyle, ile mnie, no wiesz. No. Mam nadzieję, że to wszystko się pokryje z tym, co bukmacherzy przedstawiają. Paweł, natknąłem się ostatnio na jakiś artykuł albo wywiad, w którym Radek Paczuski powiedział, że z frików to ty jesteś najbliżej ze swoim bratem do federacji sportowych. Chyba coś takie słowa od kogoś takiego zakapiora, jakim jest Radek, to chyba dużo znaczą. Bardzo dużo. Tym bardziej, że chyba nigdy się Radek nie wypowiadał na jakby nasz temat, ale cieszy mnie to podwójnie, dlatego że miałem, zresztą całe życie miałem w swojej drodze jakieś takie ścieżki, którymi zbaczałem. Ostatnio też miewałem takie i dostałem reprymendy od trenerów, od zawodników w klubie, od chłopaków, którzy uważają, że to jest brak szacunku poniekąd i mają z tym rację, że oni zapierdalają ciężko, nie mają wcale takich pieniędzy za walkę, a ja przychodzę, potrafię się pobawić, wrócić, robić różne złe rzeczy, które na mnie źle wpływają, po czym przychodzę na trening i zdycham i to jest brak szacunku do nich i postanowiłem, że po prostu odpulę pewne rzeczy, które mi nie służą. I chyba na tyle sobie mocno wziąłem to do serca i zacząłem tak zapierdalać, że Radek, kolega z maty, też to dostrzegł, że rzeczywiście tam zostawiam jeszcze więcej niż zostawiałem, robię jakiś tam progres i mogę również mu pomagać w przygotowaniach, bo jak wiesz, razem trenujemy i wiadomo, no, koło Radka to jeszcze nie stoję, ale mam się od kogo uczyć i to jest wspaniałe, że kurwa, jak patrzę na niego na treningu, to mówię, kurwa, jakbym był w innym świecie, nie? Gość się tak rusza robi i to jest dla mnie super, że mam w klubie takiego chłopa, od którego mogę po prostu brać przykład i tym bardziej jak powie takie miłe słowa o mnie, to też na pewno daje mi kopa motywacyjnego. Jeszcze to jest gość, który pamiętam, byłem w sobotę na gali KSW, po czym w poniedziałek przychodzę na trening, a Radek już trenował. Nie? Stary, on tam śpi. Radek potrafi chyba 3 razy dziennie trenować, potrafi robić reparter, stójkę, później się rozciągać, trenować high kicki. To jest gość, który... I się nie męczysz. Tak, i to jest gość, który niesamowity ma charakter do tego, ma niesamowite cardio i życzę mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że zdobędzie pas w KSW jak najszybciej, a później już tylko droga do UFC i na pewno będę chciał go wspierać i pomagać mu przygotować tyle, ile będę mógł i przy tym też starać się być coraz lepszym. Myślę, że Alberto może mieć w ogóle jakieś argumenty na ciebie? No zapytałem go o to i nie odpowiedział, więc wiesz, może coś ciekawego na mnie przygotuje, ale wiesz, no to jest walka, ja nie mówię, wiesz, że jestem, wiesz, najlepszy i tak dalej, czuję, że zdobędę te pasy, bo na to ciężko po prostu zapierdalam, mam, czuję to w kościach, nie? I to tylko moja ciężka praca powoduje to, że jakby mam takie przeczucie, że będę najlepszy albo już nie jestem najlepszy tu, a po prostu nie, brakuje mi tych pasów, bo nie miałem walk o te pasy, ale w walce, wiesz, bywa różnie i
i on ma dwie ręce, dwie nogi, może mój błąd spowodować, że go wykorzysta i nie pójdzie po mojej myśli, aczkolwiek jestem na tyle przygotowany i na tyle sfiksowany już na nim, że no nie powinienem popełnić żadnego głupiego błędu. No właśnie, ty powiedziałeś, że zapytałeś Alberto, czy co może na ciebie przygotować i ja w sumie jak rozmawiałem przed chwilą z osobami z High League'a, to powiedziałem, że jedynie co widzę, to jakimś cudem mógłby coś zdziałać w parterze, bo ja zawsze cię widzę, że trenuję, wrzucasz zresztą cały czas worek, ale parterowo nigdy nie widziałem żadnych twoich nagrań. Ale wiesz, że trenujemy cały czas w parterze. Ale ja wiem o tym, no tylko ja się pytam, ja, wiesz, ogólnie. To, że ja chcę zaskoczyć ludzi, bo chcę tą plamę trochę po Arabie zmyć. Pokazuję jedną rzecz, a uważam, że w parterze się na tyle rozwinąłem, że bardzo zaskoczę ludzi i czuję się tam mocny. Już czuję się tam mocny, tym bardziej na friki. Czuję się mocny, a tym bardziej, że teraz trenuję dwa razy dziennie nawet. I kurwa, no skupiamy się tylko i wyłącznie na MMA. Bardzo mało tarczuję, bardzo mało robię tej stójki. Ja tylko to, co pokazuję, to robię na końcu, tylko żeby, wiesz, bo to po prostu lubię. A to, co jest mniej przyjemne, które trzeba nad tym pracować, to pracujemy non-stop, czyli zapasy, parter i ogólnie poruszanie się w MMA cały czas jest, że tak powiem, szlifowane. Więc zostawię to po prostu na 10 grudnia, żeby poddać to ocenie widzom. Kto następny po Alberto? Muran. Kurwa, nie zdążyłem, nie powiedziałem wpis do jednej bardzo ważnej rzeczy, że chciałem właśnie na tej samej gali zawalczyć z Muranem, że mógłbym z nim zrobić walkę po Alberto. No, a będzie po walce z Bombą, myślisz, że będzie w stanie wyjść? Kurde, no nie wiem, zobaczymy. Bo powiedziałeś, że tylko z Mini Mike'iem jest tylko walka po Bombie. No wiesz, no, chociaż kurwa teraz tak patrzyłem na niego, nie jest wcale gabartowo jakoś, nie wiem, mniejszy od Bomby. Ma jakieś tam dosyć silne uderzenia, ale to byłoby raczej na tyle, no nie wiem, zobaczymy, ja nie chcę oceniać, bo nie wiem jak Bomba trenuje, nie, wiesz, nic nie pokazał na razie w tych dwóch walkach, więc ciężko. Może miał na tyle pacha, że po prostu dwie bomby i dwa nokauty, a może... Czyli troszkę się odpaliłeś. Trochę. Jak to masz czasem w zwyczaju? No tak, trochę tak, kurwa. No ale stary, wkurwa mnie takie coś, no, wkurwa mnie takie coś, nie, ja jestem sobą przede wszystkim i mogę popełniać błędy, robię błędy, będę je robił, będę starał się uczyć na tych błędach, chociaż nie zawsze wychodzi, ale zawsze jestem kurwa prawdziwy, nie pierdolę farmazonów, nie mówię, że no nie sram wyżej niż dupę mam i tyle. Będziesz jeszcze zabiegał o walkę z Normanem? Myślę, że to byłaby mocna dosyć walka, jak dobrze zapłacą, mogę z nim walczyć. A tu jeszcze ten klapek zostaje. Kurwa, poliżę tego klapka. Dobra, Paweł. Nawet z nim ślinę pójdę, kurwa, jak jeszcze więcej zapłacą. Odważne deklaracje. To zapytamy Normana, niedługo się z nim widzę. Pawcio, co? Zdrowia życzę, bo to najważniejsze. Z tego, co wiem, to kurwa chujowo się całuje, nie wiem, czy się podejmę tego tematu. A skąd wiesz? No tak dziewczyny opowiadały jego. A, no, no dobra. Dzięki, Paweł. Dzięki. It's good to have a choice. Dobrze jest mieć wybór. Especially in investments. Szczególnie w inwestycjach. That's why it's dlatego good to choose XTB. You decide what you want to invest in. Zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5500 instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.